Dobra, z tej strony nawet lepiej widać to, ile pinów jest do poprawy. Zaraz to Wam pokażę dokładniej. Trzy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Trzeba będzie je po prostu przylutować odpowiednio. Dobrze, że mam pastę. I gniazdo powinno być sprawne. Jeszcze je zakleję też. Mam taki fajny klej, kupiłem. I się przyda w tym momencie. Dobra, wszystkie piny sobie polutowałem. Gniazdo jest jak z fabryki wyszło. Wszystko jest polutowane od nowa. Generalnie całą odlutowałem tą część. Z drugiej strony macie takie dwa punkty, na których najpierw się zaczepiłem, mocowałem to gniazdo. Widzicie tutaj? Jak sobie przylutowałem na tych dwóch pinach tutaj gniazdo, to obróciłem je i zacząłem lutować sobie tutaj wszystko po tej stronie. I powiem Wam, że zaoszczędziłem dzięki temu mnóstwo czasu, bo takie gniazdo nie jest drogie, ale na Allegro, żeby je kupić, no to musiałbym czekać trochę. Nie wiem, z 2-3 dni robocze, czy gdzieś w środę. Najpóźniej miałbym takie nowe, a wiadomo, czas to pieniądz. Więc zrobienie takiego gniazda uszkodzonego, jeżeli chodzi o Sony M4 Aqua, jeżeli tutaj jest wszystko sprawne, ta tasiemka, a są tylko odlutowane piny gdzieś, to można to zrobić bez żadnego problemu. Dla kogoś, kto ma jakąś tam wprawę manualną, lutownicę, to jest to pikuj, że tak powiem. No, teraz je przetestuję sobie na ładowarce. W tym celu wezmę sobie miernik. Sprawdzę po prostu, czy idzie zasilanie. Ale to już poza tym wideo, już sobie na spokojnie to wszystko porobię. A jestem pewny, że będzie działało. Dobra. Będzie podłączenie i sprawdzenie teraz tej płytki z tym ładowaniem, co zrobiłem. Na pewno wiem, że jest uszkodzony jeszcze gniazdo słuchawkowe. Nie ma po prostu konektora. Tego nie zauważyłem. No tak to jest, jak się kupuje na Oliksie. Sprawdźmy dobrze. Tu jest ładowanie, ok. Podłączam sobie ładowanie, baterię i czas prawdy. Ekran działa. Wow. Dobra, podłączę ładowarkę. Zobaczymy, co się będzie działo. Bo to było jakby taką przyczyną. No. Odłączyłem ładowarkę. Wow. Czyli udało się zrobić, ile tu my mamy. Zaraz zobaczymy. Ile on nam zabiera? 0,74 ampera, czyli ładuje. Czyli ładuje naszego soniaka. Tak jest. Dobra, najbardziej mnie jeszcze interesuje te gniazdo, które robiłem. Czy one w ogóle zadziała? 0,74 ampera. Czyli gniazdo naprawiłem. Ładuje elegancko. Także na przyszłość dobrze wiedzieć, że takie gniazdo będę mógł sobie zrobić bez problemu. I okej, ja na razie przerywam filmik. Niech on się podładuje. Jak się włączy, to sprawdzę kartę SIM.